Oka. Ale to jest czego? No, ale takie śliczne. Nie będę zabudowany. Dołącz tylko, dołącz. I nie będę tego widzieć. Unii Europejskiej w Zamościu wita wszystkich mieszkańców Zamościa i przybyłych gości na kolejnej Akademii Nauki i Rozrywki przygotowanej z okazji jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu oraz, jak wskazuje dzisiejsza data, z okazji Dnia Dziecka. Tu, na Zamojskiej Starówce, będzie dziś rozbrzmiewać muzyka i śpiew. Zobaczymy tańce, będzie radość, młodość, energia i witalność oraz młodzieńcza fascynacja nauką i wiedzą. A wszystko przygotowane przez dzieci, młodzież i nauczycieli oddziału edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Społecznych imienia Unii Europejskiej w Zamościu. Przez 20 lat nasze szkoły w sposób wyjątkowy zapisały się w krajobrazie edukacyjnym Zamościa wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacyjnych, działalnością artystyczną, sportową, turystyczną i społeczną naszej młodzieży. Przez te 20 lat szkoła otrzymała liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia potwierdzające wysoką wartość edukacyjną Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu. Należą do nich nagroda Pro Publico Bono za inicjatywy edukacyjne, certyfikat Szkoła z klasą, Lego Cogito Ago, Nauczyciel z klasą, Złota Tarcza. Od ostatnich 10 lat Gimnazjum Społeczne jest w grupie 4% szkół osiągających najwyższe wyniki w kraju. Natomiast w 2011 roku nasi licealiści zyskali najlepszy wynik z egzaminu maturalnego w województwie lubelskim. O oficjalne otwarcie jubileuszowej uroczystości poproszę dyrektor szkoły panią Agnieszkę Kowal i zastępcę dyrektora szkoły panią Ewę Łyb. Witam Państwa. Witam szanowną panią poseł, panią wojewodę, szanownych parlamentarzystów. Witam pana prezydenta, pana prezesa Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego, przedstawicieli kuratorium. Witam was, drodzy goście, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Szanowni mieszkańcy naszego miasta, drogie dzieci, życzliwi sponsorzy. Ogromnie mi miło, że mogę swoim krótkim wystąpieniem rozpocząć drugą już Akademię Nauki i Rozrywki,
dzisiejsze święto Zespołu Szkół Społecznych imienia Unii Europejskiej w Zamościu. Honorowy patronat nad Akademią objęła dzisiaj pani poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Lena Kolarska-Bobińska oraz pan prezydent Marcin Zamoyski, prezydent miasta Zamość. Obowiązki w Parlamencie Europejskim uniemożliwiły niestety przyjazd pani poseł, ale w skierowanym do nas liście życzy nam wszystkim udanej imprezy. Natomiast bardzo mi miło, że możemy gościć pana prezydenta Tomasza Kosowskiego. Tegoroczna impreza jest dla nas szczególnym wydarzeniem, gdyż odbywa się w roku 20-lecia działalności naszych szkół. Przed nami obchody jubileuszu, spotkania z absolwentami, które planujemy na 16 czerwca i serdecznie na nie zapraszamy. 20 lat to szmat czasu. Do tej pory szkołę ukończyło ponad 900 absolwentów. Jubileuszowa rocznica to świetna okazja do poznania dalszych dróg naszych byłych uczniów. Śledzimy ich losy, wiemy, jakie wybrali uczelnie i jakie kierunki studiów. Zawsze z sympatią ich wspominamy i cieszymy się, kiedy nas odwiedzają, bo to sygnał, że było im z nami dobrze. Radują nas ich sukcesy, chętnie słuchamy o ich losach. Wielu naszych absolwentów przeszło kolejne etapy edukacji właśnie w Zespole Szkół Społecznych imienia Unii Europejskiej. Tym, którzy dziś tworzą kadrę pedagogiczną, składam wyrazy uznania za życie ze szkołą, za pracę, za ukierunkowanie na młodego człowieka. Obecnie Zespół Szkół Społecznych imienia Unii Europejskiej to pierwsza społeczna szkoła podstawowa, pierwsze społeczne gimnazjum i pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące, w których uczy się blisko 500 uczniów z naszego miasta i okolic. Przez 20 lat istnienia nasze szkoły znacząco wpisały się w krajobraz edukacyjny Zamościa. Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych na temat osiągnięć uczniów. Nasi uczniowie od lat, od początku, kiedy można zmierzyć edukacyjną wartość dodaną, wykazują się bardzo wysokim poziomem wiedzy, uzyskują wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych, wysokie lokaty w rankingach. W tym roku w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej zajęliśmy 4. w województwie, a 60. miejsce w Polsce na 500 sklasyfikowanych liceów. W podrankingu maturalnym tegoż rankingu jesteśmy na 32. miejscu w Polsce i należy podkreślić, że jest to najlepszy wynik w województwie. W tym i wielu rankingach od lat jesteśmy najlepsi. Szkoły nasze mogą się również poszczycić każdego roku licznymi finalistami i laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Dzisiejszy dzień to święto dzieci. A więc wszystkim dzieciom życzę, by to, co jest marzeniem, stało się spełnieniem. A wierzę, że tak właśnie będzie, bo dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w to, co zapragną. To słowa Jeana Cocteau. Życzę wam wszystkim, aby czas spędzony ze szkołą społeczną był czasem radości, zabawy, czasem spotkania z nauką. Życzę wam uśmiechu, bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, pisał Janusz Korczak. Dzisiejszą uroczystością chcemy pokazać piękno dzieci, piękno młodzieży, piękno pracy zaangażowanego nauczyciela. Piękno, tak jak każdy z nas rozumie, niech towarzyszy nam podczas dzisiejszego dnia. Zapraszam pana prezydenta Tomasza Kosowskiego i proszę o oficjalne otwarcie naszej Akademii. Pani dyrektor, szanowni państwo, drodzy uczniowie, drugą Akademię Nauki i Rozrywki uważam za otwartą, a korzystając z okazji chciałem pogratulować zarówno wyników, jak i inicjatyw, które państwo podejmujecie. Wszystkiego dobrego. Życzymy wszystkim udanej zabawy i
mimo tego, że pogoda jest różna, ale mamy nadzieję, że jeśli wszyscy będziemy tego mocno chcieli, to pogoda nam w tym pomoże. Dziękuję. Każdy uczestnik dzisiejszej Akademii Nauki i Rozrywki będzie mógł otrzymać certyfikat. Warunkiem otrzymania go jest uzyskanie indeksu, w którym uczestnicy będą musieli odwiedzić wszystkie ustawione na placu przed ratuszem namioty i rozwiązać przygotowane tam dla uczestników łamigłówki, rebusy, zadania, zagadki z różnych dziedzin nauki. W każdym namiocie uczestnik Akademii Nauki i Rozrywki otrzyma stosowną pieczątkę potwierdzającą wiedzę. Po zdobyciu wszystkich uczestnicy zgłaszają się do namiotu z napisem dziekanat, gdzie odbiorą certyfikat ukończenia Akademii. Zapraszamy do poszczególnych namiotów. Życzymy powodzenia. We wspomnianym namiocie z napisem dziekanat można też uzyskać wszelkie informacje dotyczące Zespołu Szkół Społecznych imienia Unii Europejskiej w Zamościu. W namiotach Wszędobylska Chemia i Eksperymenty z Archiwum X każdy na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie. Proszę łamania głowy, udaj się do namiotu z napisem Pracownia Młodego Einsteina. Zapraszamy. Idą barwnym korowodem, prezentując wdzięk, urodę, młodość, zwiewność, stroju strojność, uroczystość i dostojność. Ręka w rękę, bok przy boku, nie spuszczają z siebie wzroku. Ktoś na końcu, ktoś na przodzie. Wszyscy tańczą, jeden wiedzie. Dzieciom w dniu dziecka. Śmiechu w domu i lodów w niedzielę. I przyjaciół, najlepszych na świecie. I wszystkiego, wszystkiego, czego chcecie. Każdy dowie i rozpowie w całym świecie, że dziecko to także człowiek. Tyle, że jest mały. Dlatego ludzie uczeni
którym za to należą się brawa.